Witam wszystkich widzów. Zdecydowałem się nagrać ten filmik, ponieważ najwięcej sprzedajemy tak zwane małe akwaria, czyli akwaria od 25 do 60 litrów. Kupujący to zazwyczaj są początkujący akwarysty i nie wiedzą, jakie rybki i po ile sztuk trzeba kupować. Najpopularniejsza rybka to gupik. To jest gatunek bardzo kolorowych rybek żyworodnych. Samce osiągają do 2,5-3 cm, a samiczki do 5 cm. Kupujemy na jedną samicę 2-3 samców. Na jedną rybkę potrzebujemy od 3 litrów wody. Danio pręgowane. Są ryby towarzyskie, lawicowe, dobrze czują się w swoim towarzystwie. Dlatego powinno się hodować w większych grupach obejmujących przynajmniej od 8-10 osobników. Osiągają do 5 cm. Na jedną rybkę potrzebujemy od 4 litrów wody. Kardynalek. Gatunek bardzo łagodny, lawicowy. Najlepiej czuje się w grupie większej niż 10 osobników. Kardynałek osiąga do 4 cm, na jedną rybkę potrzebujemy od 3 litrów wody. Brzonka wysmukła. Najlepiej wygląda i się czuje w większych grupach. Zalecana ilość od 6-8 osobników. Osiąga do 5 cm, na jedną rybkę potrzebujemy od 4 litrów wody. Kirisek sterby. Osiąga do 6,5 cm długości. Na jedną rybkę potrzebujemy od 3 litrów wody. Kirisek panda. Kolejna denna rybka osiąga do 5,5 cm. Na jedną rybkę potrzebujemy od 3 litrów wody. Kirisek pręgooki. Najlepiej brać w grupach od 6-8 osobników. Osiąga do 5,5 cm, na jedną rybkę potrzebujemy od 3 litrów wody. Następna rybka to niebiański dano perlowy lub mini rozbora galaksy. Dorasta do 2,5 cm. To jest rybka lawicowa, ruchliwa i ciekawska ryba. Zalecana ilość 8-10 osobników. Na jedną rybkę potrzebujemy od 2 litrów wody. Neon ile Nessa lub zwykły neon. Zalecana ilość to jest od 6-8 sztuk, osiąga do 4 cm. Na jedną rybkę potrzebujemy od 3 litrów wody. Neon czerwony. Bardzo przypomina neon Inessa. Zalecana ilość 6-8 sztuk, osiąga do 4,5 cm. Na jedną rybkę potrzebujemy od 3 litrów wody. Razbora SP. Przypomina razborę klinową. Osiąga do 3 cm. Na jedną rybkę potrzebujemy od 4 litrów wody. Platka lub zmieniak. Samice osiągają do 4 cm, a samiczki, samce osiągają do 4 cm, a samiczki do 6 cm. Na jedną rybkę potrzebujemy od 5 litrów wody. Kolejna rybka to jest jedna z najpopularniejszych ryb akwariowych, mecik Hellera. Osiąga do 12 cm, na jedną rybkę potrzebujemy od 5 litrów wody. Kolejna rybka to jest molinezja, żyworodna oczywiście, dorasta do 10 cm i na jedną rybkę potrzebujemy od 5 litrów wody. Dziękuję za uwagę. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Odpowiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.